Szanowni Państwo, drodzy kibice, widzimy się znowu. Widzimy się w nowej odsłonie programu Wszystko o Górniku. W zupełnie zmienionej formie, z wieloma nowościami, z wieloma nowymi wstawkami. Jakimi? O tym przekonacie się, oglądając nasze odcinki. Witamy już także z nowego miejsca, bo jesteśmy w szatni. Jesteśmy w szatni trójkolorowych, a ze mną Bartek Perek. To akurat element, człowiek stały, człowiek instytucja. Ekspert, z którym będziemy poddawać analizie ostatnie sportowe wydarzenia naszej drużyny. Witam Cię, Bartku. Dzień dobry, witam wszystkich, witam Konradzie. Ta część poświęcona będzie głównie sportowym aspektom. Pamiętacie, zapewne w poprzednich odsłonach programu była część czy wygrywasz, czy nie? I to lekka modyfikacja tejże właśnie części. Jesteśmy tuż przed meczem z Legią Warszawa. O tym, jak ten mecz jest ważny dla nas wszystkich, dla drużyny, dla klubu, dla kibiców, nie musimy mówić, to jeden z najważniejszych meczy tego sezonu. Garść praktycznych, technicznych informacji przygotował dla Was Bartek i o tym meczu, o poprzednich meczach, a także aspektach, które mogą, a pewnie będą miały kolosalny wpływ na to spotkanie, o tym właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Tak w skrócie, gdybyś powiedział, co dzisiaj przygotowałeś? No przede wszystkim tradycyjnie kilka statystyk związanych z Górnikiem Zabrze, ale także oczywiście odnoszących się do naszego najbliższego rywala, czyli warszawskiej Legii. No i od czego warto zacząć? Jesteśmy w trakcie trzeciej przerwy na kadrę w tym sezonie, więc warto by odnieść się do tego, jak Górnik dotychczas wracał po tych przerwach reprezentacyjnych. No i jeżeli pamiętamy, po wrześniowej pauzie na reprezentację czekał nas mecz w Krakowie z Krakowią. Wtedy fantastyczna pierwsza połowa spotkania, dwubramkowa zaliczka, której niestety po feralnej końcówce szczególnie meczu nie udało się dowieść do końca. Druga przerwa na kadrę i ponownie mecz z drużyną z Krakowa, tym razem u siebie z Wisłą Kraków. Tutaj już porażka 0-1. Remis, porażka, trzecia przerwa na kadrę, trzeci mecz, więc czas na zwycięstwo oczywiście. Oczywiście wszyscy wiemy, że takie przerwy kadrowe to swego rodzaju okazja na przełamanie. A wiemy dobrze, że obie drużyny mają co przełamywać, ale my nie wierzymy. My wiemy, że w najbliższym meczu przełamie się zabrzeński Górnik. Tak jak zapowiedzieliśmy w przywitaniu, Bartek, nasz ekspert, zebrał dla Państwa statystyki, ciekawostki z ostatnich meczy, ale także ostatnich okresów przygotowawczych Górnika. Bartku, pod kątem najbliższego meczu z Legią, jakie ciekawostki, jaką porcję informacji przygotowałeś dla naszych kibiców? No przede wszystkim zwróćmy uwagę na naszego najbliższego rywala, czyli na warszawską Legię. 6 dotychczas meczów Legia grała na wyjeździe. Jedno zwycięstwo w połowie sierpnia, wyjazdowe z Wartą Poznań. Oprócz tego 5 porażek. Tak prezentuje się wyjazdowy bilans Legii Warszawa. 12 goli zdobyte w 12 meczach. Legia to drużyna, to zespół, który oddaje ponad 4,6 strzała celnego na bramkę rywali na jeden mecz. To więcej niż Górnik. Górnik bowiem niecałe 4 celne strzały oddaje średnio na mecz. Co więcej, Legia bardzo dużo bramek traci pomiędzy 46 a 60 minutą. Na to warto zwrócić uwagę, ale nie tylko. No właśnie, ta skuteczność Górnika w ostatnich meczach no nieraz niestety zawodzi. Tutaj ze statystyk wynika, że Legia będzie strzelała, także Grzegorz Sandomierski musi mieć się na baczności. Bardzo ważne też, aby Górnik poprawił nie tylko statystykę strzelanych bramek, ale także właśnie oddawanych strzałów, a pewnie gole same się znajdą. Na co jeszcze należy uważać Twoim zdaniem? Należy uważać na to, aby nie stracić jako pierwsi bramki. Legia bowiem trzykrotnie w tym sezonie jako pierwsza drużyna zdobywała bramkę i wszystkie te 3 mecze wygrała. Tak więc to jest aspekt, na który na pewno należy zwrócić uwagę. Górnik, kiedy w tym sezonie strzelał bramki w pierwszej połowie, no to te mecze też w znakomitej większości kończyły się zwycięstwem. Oczywiście pamiętamy ten feralny mecz w Krakowie, gdzie roztrwoniliśmy na własne życzenie tą dwubramkową przewagę. Jednak z tych statystyk, z tych liczb, które podajesz, no wynika, że Górnik musi zacząć bardzo mocno skupiony, powinien pierwszy strzelić bramkę, uważać na ilość strzałów i wszystko powinno być dobrze.
Myślę, że tak będzie, jeżeli piłkarze spełnią wszystkie założenia przygotowane przez sztab szkoleniowy na to spotkanie, to jestem pełny nadziei i wiary, że będzie dobrze. Siedzimy przy koszulce naszego superstrzelca Jesusa Jimeneza. Kilka informacji statystycznych o nim? Tak, 6 bramek i 2 asysty, 8 punktów w tak zwanej klasyfikacji kanadyjskiej. To jest jeden z lepszych rezultatów, jeżeli chodzi o tegoroczne rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. To bardzo dobrze, że mamy kogoś takiego jak Jesus Jimenez, no ale z drugiej strony przydałoby się, żeby reszta drużyny również zaczęła strzelać, no bo wiemy, od kilku meczów ten bilans Jesusa no, nie powiększa się, a wszyscy chcielibyśmy, żeby Górnik wygrywał, żeby tych bramek było jak najwięcej. Najlepiej rozłożyć ten ciężar już od najbliższego meczu. Oczywiście, że tak. Mam jeszcze jedno pytanie. Trener Jan Urban, on święcił z Legią sukcesy, trenował warszawską Legię. Czy myślisz, że obecność Urbana w przeszłości w Legii zwiększa jego znajomość klubu, specyfikę klubu? Czy to może nam pomóc w jakimś stopniu? No na pewno jeżeli, nie jeżeli chodzi o drużynę, bo wiemy, że tu już ładnych parę lat upłynęło i to jest całkowicie inna Legia niż wtedy, kiedy Jan Urban zdobywał z nią Mistrzostwo Polski, ale na pewno specyfika funkcjonowania całego klubu Legii Warszawa no, będzie dla trenera przydatna. Liczymy na to, że to wszystko przyda się w odniesieniu zwycięstwa. Bardzo Ci dziękujemy za przygotowanie tych cennych, jakże zawsze trafnych analiz i zapraszamy na dalszą część programu. Drodzy kibice, jednym z elementów programu, który na stałe zagości w naszych odcinkach, będzie analiza akcji bramki Górnika Zabrze, a analizował będzie trener Jan Żurek. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. Cześć, trenerze. Bartku, co dzisiaj pod analizę przygotowaliśmy? No wybraliśmy jedną bramkę, ale o bramce za chwilę. Przede wszystkim osoba trenera jest tu nieprzypadkowa, albowiem no jak kibice, a już szczególnie ci nieco starsi wiedzą, trener Jan Żurek to jest trener, który ma, czy miał patent na warszawską Legię. Przypomnę, bo to nie każdy wie, 3 mecze z rzędu w latach 98-99 zwycięskie. Najpierw Zabrze 2-0, dwie bramki Marcina Kuźby i później ten sezon z wyjazdowym zwycięstwem po bramce Tomasza Sobczaka i znów u siebie wiosną po bramce Wiśniewskiego kolejne zwycięstwo, czyli 3 zwycięstwa z rzędu, tak więc no, trener miał ten patent na warszawską Legię, więc będzie wiedział być może, co podpowiedzieć, żeby wygrać tutaj w Zabrzu z Legią. A wybór bramki też nie jest przypadkowy, bo jest to przede wszystkim bramka, która pochodzi z ostatniego zwycięskiego meczu z Legią Warszawa i zdobyta po koronkowej akcji już z samego pola karnego, a nie jest tajemnicą, że wszystkie bramki, które Górnik zdobywa w tym sezonie, zdobył właśnie z pola karnego już z bezpośredniej bliskości bramki. Tak więc, trenerze, oglądamy i analizujemy. To jest kapitalne ujęcie. Popatrzmy, 3 naszych zawodników ustawionych wysoko. Górnik zresztą w tym meczu grał wysokim pressingiem praktycznie przez cały mecz. Podanie do bramkarza i w tym momencie, zobaczmy, niedokładne podanie przejmuje Manech i szybko uruchamia Nowaka bardzo dobrym podaniem. Ale popatrzmy to na Nowaka. Nie przyjął tej piłki, tylko zagrał z pierwszej piłki. Od razu do Jimeneza pięta i to właściwie Bilak. Sobczyk tylko dostawia nogę i prowadzimy 1-0. Akcję, którą warto przypominać, akcję, którą warto pokazywać. No, po pierwsze, Górnik grał bardzo odważnie, bardzo wysokim pressingiem od samego początku spotkania. Ten pressing spowodował to, że strzeliliśmy bramkę, która na pewno drużynie dodała skrzydeł i co tu nie powiedzieć, Górnik zagrał tam wtedy kapitalny mecz. Szanowni Państwo, z pewnością Państwo widzieli, jeżeli nie w telewizji, to w naszych kanałach internetowych reklamę naszego głównego sponsora Superbetu. Bartek, ile razy widziałeś spot Superbetowski?
Oj, tego dokładnie sobie nie przypomnę, ale nie szło nie zauważyć tej reklamy. Naprawdę była bardzo mocno eksponowana przez wszystkie stacje telewizyjne, szczególnie podczas meczów i imprez sportowych. Ale z tego co wiem, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Wraz ze sponsorem głównym planujemy niespodziankę. Jaką? O tym, drodzy kibice, przekonacie się na pewno lada dzień. A chciałbym Was zaprosić na materiał, który powstał podczas nagrywania reklamy na naszym stadionie. Zobaczmy, jak takie rzeczy powstają od kuchni. Dobra, i teraz tak, zanim puścimy Sławka... To zaczynamy ćwiczenie. Dobra, dokładnie. Zacznijmy. Dobra, i Sławek. Działacie, panowie, działacie. Zrobimy jeszcze 2-3 razy. Kamera gotowa Sebastiana. Michał, jesteś gotowy? Proszę bardzo. Kamery poszły. I Sławek. Wspaniale, bardzo fajnie, przepięknie, po prostu idealnie, idealnie. Proszę, żeby wiesz, oni jeszcze raz przybiegli tutaj do mnie. Tak, 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 no a wiesz, ja będę tam robił zdjęcie, nie? Dobra. A wiesz co, Sebastian, a ty przejdź na drugą stronę, tak, żeby nie pokazywać ci tego, bo teraz już fotografia, film mamy zrobiony, wiesz? A i też do tamtej pozycji, tak, czy? Tak, tak. Czy może być krótsze? Aż dobiegniecie do roboty. No. Co cię to kosztuje? 2 godziny poświęcenia dziennie. Później plaża. Tylko żebyś mi na zakupy żoną nie chodził, bo masz w tym czasie odpoczynek. Żadnego ciągnięcia wózków w marketach. Weź sobie kogoś do pomocy. Nie możesz chodzić tak cały czas wózkiem, bo chcesz żonie pomóc. Ty masz leżeć na kanapie i odpoczywać. Czy to jest jasne? Bardziej one będą takie, wiesz, zadziorne, takie z byka, no wiesz, walczymy o coś, nie? O to chodzi. O tym lepiej dla filmu. Dobra, jedziemy, proszę bardzo. Uwaga, kamera. Pokaż to też poza ostrością, niech oni biegną, nie? Proszę bardzo, jedziemy, ognia, dobra. Uwaga i akcja! Super. Jeden, Anita. 3, 5, 6, jeden i rozbiegamy. Drodzy kibice, na tym kończymy pierwszą część naszego programu. Część, która dotyczyła przede wszystkim analiz, statystyk dotyczących czekającego nas najbliższego spotkania. To oczywiście nie koniec samego programu. Co jeszcze o tym, Konrad? Co jeszcze? Nie chcemy oczywiście zbyt wiele zdradzać, ale skoro to nowa odsłona programu Wszystko o Górniku, to chcieliśmy Wam przedstawić nową twarz naszych mediów. Wiktoria, zapraszamy Cię tu do nas. Wiktoria będzie naszą reporterką, a co w Twoim programie? Dzień dobry. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do nowej części na naszym kanale, który pokaże życie szatni oraz klubu. Porozmawiam z piłkarzami, dowiemy się o nich troszeczkę więcej, więc widzimy się przed każdym meczem u siebie. Obserwujcie nasze social media, obserwujcie Facebooka, Instagrama i nie tylko, ale przede wszystkim najważniejsze. Jeśli bilety na Legię jeszcze nie kupione, to szybciutko klikamy w stronę internetową i kupujemy bilety. Zapraszamy też do naszych stacjonarnych punktów sprzedaży. Bartku, będziemy, mamy nadzieję, mogli usłyszeć Twoje Górniku, jesteśmy z Tobą. Jestem o tym przekonany od pierwszej do ostatniej minuty. Kibicujmy Górniku, jesteśmy z Tobą, a wierzę gorąco, że również i gol Górnik, i to niejednokrotnie. Więc widzimy się na stadionie. Jademy Durś! Jademy Durś!